Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry RimWorld. No jak widzicie, do naszej ekipy dołączył normalny, powstał z Paula, nadaliśmy mu takie imię, jak tutaj do nas dołączył. Ogólnie powiem wam, że będąc już bardziej doświadczonym graczem, zastanawiam się, czy nie zresetować tego podejścia, bo tutaj jestem troszeczkę w tyłku, tym bardziej, że mamy falę gorąca, która nam się dopiero co zaczęła. Ale to powoduje, że po pierwsze mamy problemy w chłodni, to bardzo duże, raczej sobie z tym szybko nie poradzimy, nawet jeżeli bym tutaj jakoś ograniczył. Zbudowanie generatora energii obok chłodni też nie było najlepszym pomysłem, więc trzeba byłoby go teraz jakoś szybko przenosić. Maker najproponuje nam zginie, nie mam jak po prostu zapobiec jego udarowi słonecznemu. Nie mam zielonego pojęcia, jakbym miał temu zapobiec. Musiałbym chyba tutaj przenieść do chłodni całe więzienie czy coś takiego. No bo zobaczcie, w tych pomieszczeniach jest po 50 stopni, czy tyle samo co na zewnątrz, więc to jest po prostu jakaś masakra. Jedyne wystarczająco zimne miejsce jest po prostu w środku. No i żeby tutaj zapobiec temu udarowi słonecznemu, no trzeba byłoby jakoś szybko kapelusze może wycisnąć albo płaszcze. Nie wiem, czy zdążę jedno i drugie zrobić. Tak naprawdę będziemy próbowali jakoś tu ocalić naszą kolonię. Na to potrzebujemy w pierwszej kolejności jak najszybciej wyciąć tutaj drewno, więc nieważne co innego ktoś robi, niech mi to robi, to musi, żeby po prostu nasza kolonia przetrwała. Aha, ty w ogóle nie możesz wycinać, wyjebiście, dębem naszym. Przyspieszmy to trochę, żeby to po prostu porobić. Za chwilę też zbudujemy stół rzemieślniczy odpowiedni, żeby po prostu jakoś tutaj przeżyć, bo inaczej czeka nas klapa i najprawdopodobniej ponowienie rozgrywki. Chociaż tam powiem szczerze, że chyba bym zaczął na o wiele trudniejszym stół do szycia z drewna, no najlepiej w pomieszczeniu, w magazynie go zbudujemy, to będzie po prostu mniejsza kara, a magazyn tak w pełności nie wykorzystuje. Która postać ma największe budowanie? 7, 5, 7, no dobra, to niech Yuri nam leci tutaj i nam pracuje i to zrobi w takim razie. Jest dla mnie jak najbardziej na propsie. I potem rzemieślnictwo, kto ma najwyższe? 8. Okej, to normalny będzie nam leciał z rzemieślnictwem dalej. Enon sobie już śpi, czemu Yuri nam tego nie buduje? Dobra, poszedł po drewno po prostu. Jest po prostu daleko. Z takich innych rzeczy, no to ewentualnie byśmy musieli wszędzie chłodnie może... Ej, chyba, że to jest pomysł, chyba, że do tych miejsc, przy których pracujemy, chłodnie zbudujemy. Chociaż fala gorąca normalnie tutaj nie będzie dla nas zabójcza, zwłaszcza jak będziemy mieli ubrania, to nie wiem, czy jest sens to robić. Moglibyśmy zrobić kratkę i tutaj schodzić cały obszar kuchni. Kuchnię rzeczywiście mógłbym przenieść, bo to już na innych moich grach robiłem coś takiego, że kuchnię i spiżarnię w zasadzie to jest jedno i to samo, a tutaj jest to wydzielone i w zasadzie to jest za małe obecnie. Więc możliwe, że po prostu to skasuje i będą obok siebie w zupełności. Drzwi strasznie spowalniają całe akcje w większości wypadków i to też jest masakra. No dzisiaj bym totalnie inaczej zaplanował tą kolonię, inne rzeczy robił w pierwszej kolejności jako pierwsze, no ale no, każdy się uczy, nie? A to już jest jakiś kuriozum, po prostu wziąłem więźnia, przeniosłem po prostu do naszej chłodni. Jak widzicie, udało mi się już zrobić 4 kapelusze. Nie wiem, czy to będzie wystarczające, ponieważ... Okej, już masz lekki udar słoneczny, czyli ja ich muszę tylko zwyczajnie tutaj na chwilę wprowadzać, bym miał przed chwilą ekstremalny czy poważny, więc jeżeli będą mieli takie zdrowie, to ja ich po prostu muszę wprowadzać na chwilę do chłodni na walce i powinno to nam pomóc w przypadku udaru słonecznego, przynajmniej na jakiś czas tak sobie powinniśmy z tym poradzić. Bardzo poważny, ej, już nie jest ekstremalny, więc... Tyle dobrego, za chwilę będziemy to wszystko tutaj leczyli. Jak widzicie, rozebrałem go, wszystko mu zabrałem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj robimy po prostu już kolejny kapelusz, tak naprawdę. To jest też mój błąd. Na ten moment, powiem wam szczerze, że najchętniej to bym po prostu zrobił kolejną zonę. Ja potrzebuję bawełny, żeby zasadzić bawełnę i żeby ją również mieć. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że ubrania mogą być tak super ważne na samym początku rozgrywki. Pewnie mi pisaliście to w komentarzach, ale najwięcej rad tak się dostawałem na streamach z New World'a, no, których po prostu mieliśmy już multum. A teraz jest lekki odpoczynek od Dream World'a, bo tam Stellaris sobie ogrywam na streamach, no to akurat mam okazję, żeby wam tutaj po prostu sobie pograć więcej. A, bo ja tutaj robię już te pola uprawne, ale w tych właściwych odległościach. Tutaj takie pole, to nie wiem, tu jest złe miejsce na to pole. No właśnie ich odległości, żeby nam po prostu pole całe nie wymarło, jeżeli dojdzie do po prostu disease'a, boże, choroby, cokolwiek, tak dalej i tak dalej. W ten sposób to zróbmy.
Normalny robi nam kapelusze. Nie wiem, jak Misiowi nie jest jakoś tutaj super gorąco, no ale może przez to, że ma grube futro, daje radę. Lekkie, no już ryzyko załamania to jest swoja sprawa, to też już jest lekki udar słoneczny i dalej pracuje. Serio, założyłeś mi kurna właśnie futro? Ty mi futro właśnie założyłeś? No bez jaj, weź zdejmij to futro. Mogę mu kazać zdjąć to futro, upuść to. Nie zakładaj futra, no sorry, stary, jest 54 stopni na zewnątrz, weź się te opanuj. Maker dołączył do naszej ekipy, tak, zresztą widzicie, już tutaj leży, odpoczywa i w ogóle masakra to totalnie. Został jeszcze pobity przez przypadek, przez normalnego, który dostał sadystyczną wściekłość, nieważne. Czy to, nie wiem, czy to był przypadek, czy po... nie, to było z premedytacją, jak nic po prostu. Robimy mu dlatego ostatni kapelusz, no i za chwilę jak to zrobimy, robimy płaszcze. Tutaj to usuwam i zaczynamy robić od razu płaszcze, koszule, bo one są bardzo dobre na wysokie temperatury, również w ilości 5. Postać, ty nasz, potrzeby twoje, głód słaby. O kurde, to człowieku, czemu ty nic nie jesz? Patrzcie, on nic nie jest, zjedz sobie to. Stary, weź się ogarnij normalny, czemu ty nic nie jesz? Ja wiem, że dajecie jakieś tam super ważne rzeczy do robienia, ale też co mi mógłbyś i spać. Potrzebujemy zrobić łóżka. Również stwórzmy kopię, mało drewna, cholera też. W brzydkim otoczeniu, ale na razie to jakoś powinniśmy dać temu radę. Potrzeby Staśka, niedobór, rozrywki, potrzebuje zrobić im podkowy, są podkowy, już się chyba znudzili tymi podkowami, przez to, że tego nie robią. Wyrobmy tutaj więcej drzew, też w okolicy, powinno być gites w takim razie. No ja powiem, na własne życzenie mam bardzo trudny początek, no ale jak się jest nabem, to się jest nabem. Nic na to się nie poradzi. Nie mamy wolnych łóżek, więc on w sumie spadnie nam gdziekolwiek za chwilę i pójdzie spać. Koszulę sobie wymienił, zrobił coś, nieważne. Maker zakłada wszystkie złe rzeczy, ale weź wymój założenie nam tej czapki, nie czapki. Fala gorąca cały czas niestety trwi. Maker, może ty mi coś porobisz? Rzemieślnictwo 13. Ej, kurde, nie możemy, bo zaczął nam Stasiek krzyć, tak? Kurde, ale to jest głupie. Czemu zleceń nie może kończyć ktoś inny? Byłoby wyjebiste to wtedy. No ale niestety nic na to nie poradzę. Maker jest chory. Czy co on nam jeszcze może porobić, zanim pójdzie spać? Czy możesz tam porąbać drewno? Nie można, bo ogrodnictwo, górnictwo, gdzie to jest sprzątanie... No to po co to podlega, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Kowal, krawiec, ogrodnik. No jest słaby w ogrodnictwie, no ale niech to nam robi przynajmniej w jakimś stopniu. Potrzebujemy drewna, żeby porobić im łóżka i żeby przynajmniej się wysypiali w jakimś tam aspekcie. I pada deszczyk, to jest najlepsze w tym wszystkim. I czekajcie, psychoza, słodki, dostał psychozę, bije mi Enona, aresztuj, można go aresztować, nie można aresztować, nie gryź mi Enona, bo zabije mi psa, cholera. O co chodzi, czemu to jest, epizod psychozę, coś tam, no trudno, Enon zostanie znowu zjedzony, niestety. Chyba, że słodki przegra tą walkę, bo ugryzienie, labrador, zęby, bicie psa źle się może skończyć dla słodkiego. No ale sam sobie mówię, jestem temu winny. Dobra, mamy łóżka zrobione już dla normalnych ludzi, mamy 5 łóżek, 5 osób, przynajmniej będą się jako tako wysypiały. Przetransportujmy to stąd również, na to miejsce. Niech mi jak najszybciej to robią. I Enon, trzeba ratować, Yuri, ratuj Enona. Brak łóżka, tak? Łóżko medyczne. No niech będzie nam na razie to stanowiło łóżko medyczne. Nie można, bo... legowisk zwierząt potrzebuje. Legowiska zwierząt, dobra. Mogę mieć jakieś legowisko zwierząt? W jakiejś normalnej temperaturze miejsce ze spaniem dla zwierząt. W normalnej temperaturze. Ej, to już praktycznie wszędzie mogę robić. Że tu musi być pewnie zamknięte pomieszczenie, więc tutaj to zróbmy. Okej, uratuj mnie jedną na Yuri. Słodki dalej chodzi i bije wszystkich, tak? Weźcie go, zlokautujcie czy coś. On się i tak zaraz wykrwawi, więc powinien zaraz spać na twarz. Wyjebiście, bardzo mnie to cieszy. Ktoś go uratuje? Uratuj słodkiego. Bardzo mnie to cieszy. Teraz go ratujemy. Po prostu wygląda, jakby mu flaki wszystkie wypluł. Masakra, głód, wszystko. Boże, co to za kolonia po prostu nienormalna. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę za jakiś czas. Dobra, Stasiek tutaj robi. Stasiek, ty jesteś dobry w górnictwie. No, nie jesteś dobry w górnictwie, ale możesz nam coś tutaj porobić za jakiś czas. Mamy drewno wydobyte.
przydałoby się ewentualnie, może im zróbmy na razie jedno dobre, ładne pomieszczenie. Trudno, jakby jeżeli będą się budzili wszyscy, no to nic na to nie poradzę. Ale potrzebujemy, żeby spali przynajmniej w jakimś ładnym otoczeniu. Więc to jest dla nas super ważne. Drzwi zróbmy, tak, za mało materiału, wiem o tym wszystko, ale powinniśmy dać sobie radę. Zdrowie, no jest opatrzone, no to powinno być fites. To, że właśnie wysłałem najgorsze osoby do leczenia. Medyczne 5. Stanisław ma medyczne, Boże, 7. To... Już sobie dajcie spokój z nimi, no. Już można opatrywać rany. Róbcie coś bardziej pożytecznego, dobra. Mają rozrywkę. Tutaj zasadziłem bawełnę, rośnie sobie powoli. Ale nasza kukurydza też rośnie sobie powoli. Mamy zapasy mińska, mamy jedzonka trochę. Powinno być gites, zobaczymy jak to będzie. Czy nasze zwierzątka i wszystko tutaj przeżyje. No łóżka są zrobione. Maker śpi tutaj. Serio, Maker. Jak tylko to wszystko tutaj wyczyścimy, przygotujemy, to myślę, że tutaj przyniosę ich sypialnię. Bo tu będą po prostu dostawali bonus za piękno, że tak powiem. Makera zrobiłem trening. Znaczy każę mu trenować zarówno niedźwiadka, jak i Ennona, tak? Żeby to były osoby, znaczy żeby to były zwierzęta. Czemu ty tu śpisz, cholera, a nie tutaj? Czekajcie, tutaj te łóżka po prostu wezmę, przydzielę, że są dla więźniów. To po prostu szlak człowieka bierze, bo tu nie wtedy idą po prostu w jakieś normalne miejsce spać, a nie po prostu tutaj, gdzie więźniowie na gołej ziemi. To jest przynajmniej łóżko mają jakieś i się przynajmniej wyśpią szybciej, nie? Wziąłem, żeby Maker trenował zwierzęta, chociaż nie ma najwyższego skilla, ale no po prostu on jest taką postacią rzemieślniczo trenującą będzie. Zresztą w ogóle to jest też błąd tutaj, że nie skupiłem się jakoś na super, na specjalizacji moich tych po prostu. No właśnie, tutaj to możemy wyłączyć. Wyłączmy to wszystko. Dobra, jakoś na razie chyba falę upału przetrwałem. Ej, i nawet wszyscy żyją, jest dobrze. Jest dobrze, nie jest źle, wszyscy żyjemy. A trzeba, to, no mówię, no szybko poprawki porobić. Największe budowanie ma Juri, Słodki... Budowanie, no Juri i Stasiek, tak? Więc to są osoby, które jak dla mnie powinny też dość sporo tutaj zapieprzać. Niedożywienie, lekkie. Całe ciało, postać, jak wygląda. Potrzeby. No ale nie, sorry, no pracuj, pracuj typie, już pracuj. Musimy to porobić, żeby tutaj po prostu był dobre miejsce, po prostu żeby było. Płaszcze już też robi, widzę, normalne. A czemu normalny? Tak, normalny nam robił. Stasiek, już wszystko nam zrobił, wyzdrowiał w zupełności. Dobra, niech idzie po to jedzenie. Ale Stasiek nam gotuje? Czemu ty masz gotowanie? Nie masz mi gotować, czekajcie, w pracy mu to wyłączmy w ogóle, ty nie masz mi się tym zajmować, Stasiek. Kucharza, rzeczywiście masz kucharza i tak normalnego też wyłączmy z kucharza, bo Słodki miał być naszym kucharzem. To jest właśnie jedna z tych kolejnych rzeczy, o których mówię, że właśnie no muszę te profesje tutaj sobie wybrać. To mam mieć szybką strukturę, kto szybsze sprzątanie i tak dalej, bo inaczej to nie ma sensu. Tym bardziej, że tu się traci doświadczenie zdobyte wcześniej, spada do poziomu bazowego. Czyli jak bazowo zaczynaliśmy mając 11 skilla, no to będzie nam spadało do poziomu 11 skilla, nie? Chociaż też mi coś mówił na streamie, że nie może spać poniżej piątki. Więc jak mieliśmy 0 na początku, wytrenowaliśmy do piątki, to piątka jest takim skillem, który zostaje nam zawsze. Czy to jest prawda, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Ale mówię, chcę tutaj zrobić takie pomieszczenie, żeby przynajmniej na razie ich tutaj przenieść. Zrobimy ściany, wszystko, żeby po prostu to skasować, ewentualnie wykorzystamy to do czegoś innego, bo też w sumie nie ma potrzeby teraz tego kasować. Musimy zrobić płaszcze, musimy zebrać bawełnę, musimy zebrać jedzenie. Mamy w cholerę rzeczy dużo do zrobienia, tym bardziej, że atak właśnie się zaczął. Na szczęście jest to jedna postać, nieważne kim jesteś i tak nie mogę cię brać. Tym bardziej, że może rzemieślnictwo, gotowanie. Znaczy ogólnie dobra postać, ogólnie bym ją brał. Kurwa! Czy ja jeszcze coś bardziej mogę zjebać? Czy ja coś bardziej mogę zjebać? Serio? Grizzly też wbi. Dobra. Wyłączmy to wszystko. To ma jeszcze walkę. Tak. Zobaczmy, jak tutaj wygląda zdrowie naszych kolonistów. No dobra, niech będzie. Tutaj mamy typa, jest martwy na szczęście. Weźmy jego pistolet, bo jest dobry. Postać
walka zresztą, dobra. Zajmie się transportem rewolweru. Komuś innemu go oczywiście damy. No i mamy zwłoki do wykopania i wyniesienia z naszego terytorium. Kurka, kolejne, po prostu kolejne zwłoki. Kolejna rzecz do zrobienia, po prostu ponadprogramowa. No po prostu, człowieku, nie wyrobisz. Dobra, dwa dni później sytuacja wydaje się być już w pełni opanowana, ale to mówię, wydaje się. Mamy już ładnie tutaj wypolerowaną podłogę, więc to dość nieźle wygląda na ten moment. Co prawda jest trochę brudu. Ściany dają plus jeden tylko wypolerowane? Ale to może być wina w sumie tego, że tutaj jest piaskowiec, a nie marmur, ani nic takiego. To może to tutaj jest ta różnica, o której nie widzieliśmy, skąd się bierze. Jest rzeczywiście tu minus dwa, tu dwa. No podłoga jest na dwójce, ściany na jedynce. To akurat dość słabo. No ale tak czy siak już nie dostają dość sporej negatywnej premii na start dnia w wyniku brzydkiego pomieszczenia, tylko właśnie dostają dość pozytywną tą premię. Więc wygląda już to znacznie lepiej. Mamy jedzonko, trenujemy Ennona do transportu rzecz, więc to też jest takie dość fajne. Jak widzicie, już jesteśmy na dobrej drodze. Nasze zbiory też już dorastają, ale tak czy siak, no jedzonko nie jest dla nas problemu, w razie czego po prostu sobie coś upolujemy i nie będzie z tym większego problemu, jakoś damy radę. Teraz przygotuję po prostu już osobne sypianie i wymyśliłem, że te sypianie nie będziemy w górę rozbudowywali, jaki miałem pierwotny zamysł, tylko tutaj zrobię osobne jeszcze wejście i będziemy w dół robili, bo tutaj szczerze mówiąc, znaczy najprawdopodobniej będę rozszerzał naszą bazę, no tutaj na ten cały obszar. Również, żeby mieć przynajmniej te pola uprawne, tylko to by wymagało ode mnie gdzieś zrobienia jakiegoś jednego, może dwóch wejść do naszej bazy, co oznacza, że będę sporo... O, bezczynne osoby, a to w ogóle takie coś może być? To jest podejrzane, jak są bezczynne, no to niech mi rąbią drewno, bo w sumie drewna nigdy za wiele, niech mi to porobią, skoro po prostu się nudzą, nie? No tutaj mamy dodatkowe po prostu przedmioty do zrobienia. No i sobie bym zrobił sobie wtedy o... A czekajcie, bo tu muszę najpierw poplanować wszystko. Tak, kolejne nasze po prostu tutaj pokoje. Nie wiem, czy robić przechodnie pokoje, czy może tutaj osobny korytarz wykopać. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze, jak do tego podejść. No jeżeli by miało być osobno, to by musiało być jakoś, o tak na razie to wejście jest zrobione, żeby po prostu jak najkrócej to było. Oczywiście to trzeba będzie to poszerzyć, zrobić większe wejście do tego, żeby nam się to jakoś lepiej spisywało, ewentualnie może tu to wejście zrobimy. Nie no kurna, serio? No jest, na szczęście mamy na co polować, mamy na co polować, ma wołów, ma wolicę, samic leniwca to nie, bumola. To jesteś, o nie, to na ciebie, kurna, ja polować nie chcę, bo to wybucha. Możemy popolować na dziki. I w sumie lochy dziki to jest na propsie, no to niech mi na to poluje. Stasiek w takim razie, będziemy na tego potrzebowali więcej, niż myślałem, niestety. Więc jak tylko będzie wolny, no niech leci. Myślałem, że zaraz będziemy mieli zbiory, nie będę musiał się tym zajmować, no ale mamy małe zapasy jedzenia. Więc będziemy musieli jednak popolować również. Niż myślałem, no tutaj zobaczę, no jeszcze dwa dni byśmy mieli zbiory, ale to się wszystko przedłużyło, więc mamy problemy. Widzę, że trapów nie mamy, bo nie mamy metalu, o kurde, bo nie mamy metalu. Dobra, to na razie tutaj weźmy to zanulujmy, żeby mi dalej tego nie kopali, a pójdziemy kopać po prostu metal. Gdzie mam jakiś metal? Blisko najlepiej by było mieć ten metal. Jest chyba metal. Ta sprasowane żelazo, wyjebiście. Niech lecą, to wydobędziemy. Płotki? Aha, i tutaj poleciał, okej, dobra. Niech tam też może być w sumie. No i mamy kolejne pomieszczenia, które możemy przygotować do spania już dla pojedynczych naszych osadników za jakiś czas, ale to nie jest jakiś taki super priorytet, przynajmniej według mnie musimy mieć ten metal, żeby zrobić pułapki w najbliższym czasie. Możemy też to rozebrać dla dodatkowych komponentów i w ogóle tego mam bardzo dużo na mapie. To chyba nie niszczę je ogólnie, nie? Takie mam też wrażenie. To może sobie leżeć i będziemy rozbierali tam dla tego, kiedy będziemy to potrzebowali. Jak to wygląda? Potrzeby. No nieźle to wygląda. Mogłoby być lepiej, ale wciąż jest znośnie, że tak powiem. Tak, raz wszystkich obudził typek. Bywa też i tak. Co, ty to transportujesz? Tak. Wyjebiście, więc ktoś zaraz porobi te pułapki. Ale ogólnie bardzo dużo komponentów jest na tej mapie, co jest w sumie bardzo fajne. Jest bezczynny, Stasiek dopiero leci polować. O tak!
Wykorzystał, że spała sobie ta zwierzątko, spało sobie, wyjebiliście, bardzo mnie to cieszy, że tak to sobie wykorzystał. Wydobycie jest, to w sumie weźmy trochę więcej jeszcze tego metalu, wykopmy. Tutaj widzę, tutaj niech mi to wszystko wydobędą i dopiero wtedy się weźmiemy za jakieś inne rzeczy. Czyżbym miał zrobione wszystkie te? My możemy też zrobić kopię tego. Możemy sobie już na to pozwolić. Mamy też drewno zrobione. Zastanawiam się, jak tutaj powiedzieć. Możecie mi podpowiedzieć, jak tu defensywę byście zrobili. No, pokazuję wam teraz tą mapę. Poblokować te ścieżki z kilku stron, zostawić z jednej. Tu mogłoby być dość wesołe, jakbyśmy defensywę zrobili, bo są po prostu... Czekajcie, a nie, to jest dobra gleba. To jest spieszone mnie tutaj, to by było wyjebiście móc zrobić pola uprawne, z tego co widzę. No i w jakiejś tam części. Tutaj to będzie łatwo zabudować, naprawdę, tutaj też. Może tutaj by zrobić tę defensywę, jeszcze nie wiem. Możecie mi to oczywiście podpowiedzieć bez żadnych tam problemów, gdybyście taką defensywę umieścili na waszym miejscu. I naprawdę mam dużo spracowanych komponentów na tej planszy. To jest wyjebiste, bo ogólnie zazwyczaj mam z nimi dość spory problem. A tak, to dzięki temu będziemy dawali sobie tutaj radę. Stasiek, ty nam jeszcze polujesz? Nie, już nie polujesz, dobra. Skoro to zrobili, no to niech mi dalej tutaj kopią. W takim razie kolejne pomieszczenia do 6 zrobimy na zapas, po prostu. No a potem będziemy po kolei przygotowywali te pomieszczenia do lepszego życia, że tak powiem. Ogólnie mamy kilka też tu innych problemów. No chciałoby tu zrobić im chłodnie, trzeba byłoby zrobić... Bo to serio, w lato na tej mapie, na której teraz gramy, nie wiem w sumie jaką, nie pamiętam jaką wziąłem, to jednak tutaj dochodzi do gigantycznych temperatur. Stasiek polować, wyjebiście. Kolejną samicę mamy. Nie no, to raczej z głodu nie umrzemy. Jedna taka ma 70 praktycznie mięsa, czyli te dwie nas spokojnie tutaj zaspokoją, te dwa dziki. W najbliższy czas powinno zaćmienie też minąć dzięki temu. Dobrze, że przynajmniej przy zaćmieniu te rośliny nie umierają. Tylko przy jakichś dziwnych temperaturach, niskich czy coś, no to by mi pole wybiło totalnie. Zbliżamy się coraz bardziej tutaj do okresów zbiorów, przynajmniej kukurydzy. Powiem szczerze, że to rośnie dużo, dużo wolniej niż myślałem. Musiałem jeszcze kilka razy torki. Jestem! Oczywiście, kurde, odszedłem, telefon był, zapomniałem zapauzować. Cieszę się, że dach się nie zawalił, bo chciałem tutaj strukturę wybudować wcześniej, ale chyba się udało. Mamy do tego złoże uranu. No nie powiem, no cieszę się, tylko trochę długo się będzie to wydobywało. Zawsze się to nam przyda. Co, jak widzicie, już kolejne pomieszczenia są praktycznie gotowe dla naszych postaci i to wygląda to coraz lepiej, chociaż spodziewam się, że za chwilę to zostaniemy, będziemy atakowani w jakiejś większej liczbie, więc muszę naprawdę zacząć myśleć o tej mojej defensywie mocnej, więc poczekam po prostu na wasze sugestie, gdzie byście się już budowali. Lepiej sobie tutaj już zacząć tak budować tą defensywę w tych miejscach, żeby mieć jeszcze cały ten obszar wolny. Wiem, że gdzieś bym musiał to wszystko zabudować mocno, więc tutaj na przykład cztery ściany. Tutaj cztery ściany, no to tutaj bym musiał chyba najsensowniej, bo inaczej to jest kilka innych miejsc, na których bym musiał budować, więc chyba najsensowniej tutaj byłoby cztery ściany zbudować, no i zostawić przejście ewentualnie tutaj dla naszych przeciwników. Tutaj zabudowa to jest tylko tego miejsca, więc też byłoby wyjebiście. Nie wiem, co na ten temat myślicie. To jest taka moja sugestia, że po prostu tutaj by się zostawiło wejście, zrobiło ścieżkę zdrowia, rozbudowało się do takiego kwadratu i tu umieściło się wieżyczki po prostu, więc wszystko co by do nas szło, by dość nieźle tutaj dostawało w pieprz po jakimś czasie. Wygląda to całkiem nieźle, no musiałbym tylko jeszcze może ten marmur wydobyć, żeby to robić marmurem. Nie, najlepiej byłoby granitem, ale nie pamiętam, czy ja na tej planszy mam granit? Chyba na tej planszy nie mam granitu, bo tu wszędzie marmur widzę, no ale marmur też może być, jest niewiele gorszy od granitu ze skały łupkowej, to nie widzę tutaj nic takiego. Więc marmurem byśmy po prostu tutaj zrobili takie wejście do naszej bazy obronne. Myślałem, że tutaj to zrobię, ale teraz już wiem, że to jest za małe, żeby to miało sens większy, więc byłbym wdzięczny za wszelakie sugestie pod tym odcinkiem. No i jak widzicie, no na razie żyjemy. I w sumie muszę zobaczyć, jak Makera nazwę. A to tak czy siak chyba jeszcze miałem wasze sugestie pod pierwszym odcinkiem, więc na razie jeszcze mam, nie będę prosił o nowe. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zostawcie lajka, do zobaczenia, pa pa.